Witajcie. Te po skryptum nagrywam dla Was z Wrocławia, ponieważ biorę teraz udział w pewnym projekcie i trochę jeżdżę po miastach Polski. Nagrywamy w różnych miastach różne obiekty, które są charakterystyczne dla krajobrazu Polski, dla miast Polski. Będzie to kiedyś przedstawione na Facebooku, na YouTubie. Będą te wszystkie filmy kiedyś chodziły. Dzisiaj byłem w Świdnicy, jestem teraz we Wrocławiu. Jutro będę w Wieliczce, a niebawem będę w Zamościu. Także jak widzicie, zwiedzam rejon Polski od zachodu poprzez południe do wschodu, troszeczkę tych miast przede mną. Jestem w związku z tym trochę zapracowany i zajeżdżony, no i nie mam może aż tak dużo czasu na to, żeby poświęcić go Wam i robić jakieś programy związane z hashtagami, dlatego że ostatnio w hashtagach, jak widzieliście, znowu mnie nie ma. Ostatni odcinek był z Benem i z Natalią. Słuchajcie, chcieliście, żeby były takie odcinki, właśnie tego typu, gdzie wychodzimy i robimy coś na zewnątrz studia. I prawdopodobnie trochę takich odcinków zostanie niebawem nakręconych. Ten był tym pierwszym odcinkiem, no, skokiem z wieży, co no, wymagało dużo odwagi, muszę Wam powiedzieć. O ile co do Bena nie miałem jakiejś obiekcji, to wydawało mi się, że Natalia tego skoku nie wykona. A jednak się pomyliłem, bo Natalia była, widać była, że jest poddenerwowana, bardzo podekscytowana, ale skok wykonała i to wykonała jako pierwsza ten skok. Bardzo fajnie. Coś jej się tam jakieś wyrazy wymykały, ale nie dziwcie się, bo skok taki to jest kilka sekund, jak widzieliście. No, takiego spadania w dół i nie wiadomo, a nuż się ta lina urwie i co wtedy? Także to troszeczkę adrenalina wzrasta i można powiedzieć, że czasami nawet wychodzi sobie uszami taka adrenalina. Ben to zrobił troszkę, no może odważnie, chociaż też miał cyka. Ja to widzę, ponieważ no, mam troszeczkę doświadczenia i widzę, że też wygłupiał się, ale miał tak samo troszeczkę boja, co też mówię, nie dziwię się, dlatego że słuchajcie, nie wiem, na którym piętrze każdy z Was mieszka. Pierwsze, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte. Spójrzcie w dół, obojętnie z którego piętra. No, może z parteru mniej, ale też. Ale spójrzcie tak sobie z czwartego, z piątego piętra w dół. To naprawdę jest wysokość. Tak jak ten gość o tych dwóch wież mówił, nie jesteśmy, nasz organizm, niestety mózg nie przetwarza, że nic się nie stanie, tylko od razu z góry bierze i jest puk, 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 głupota, puk, 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 głupota. Tak, głupota, nie skacz, nie rób tego, zabijesz się, nie rób tego. Tak tu jest, tak w głowie. No a trzeba wyskoczyć. Słuchajcie, na tym polega też, polegają te skoki spadochronowe, jump, tak samo to, co jest na linach, że po prostu ryzykujemy. Po co ryzykujemy? Po to, żeby nam wzrosła adrenalina, żeby dostarczyć do organizmu no, takiego dużego bodźca, bardzo dużego bodźca, który w jakiś sposób później się wycisza, uspokaja. I chyba się czujemy, mniej się boimy w wielu innych sytuacjach niż ta, w której w danym momencie się znaleźliśmy. Fajne, mieli fajne przeżycie. Troszkę im zazdroszczę, chociaż nie wiem, czy bym się odważył na taki skok, ale zazdroszczę im tego, że tam byli. Może mnie się trafi co innego, może gdzieś w jakimś tunelu sobie popruwam, bo na pewno firma MediaCraft będzie z nami robiła kolejne programy gdzieś właśnie w terenie, które będą ciekawe i o których będziemy mogli Wam wiele rzeczy powiedzieć. Dla Was tylko przestrzegam Was. Sami nigdzie nie róbcie takich numerów. Jeżeli chcecie
stać was na to, żeby pójść, zapłacić te parę złotych i chcieć, żeby ta adrenalina wam wyskoczyła uszami, róbcie to tylko w miejscach, które są sprawdzone, mają certyfikaty na to, mają upoważnienia, a nie w jakichś dziwnych miejscach robionych przez nie wiadomo kogo, bez żadnych zgód innych firm. Pamiętajcie, żeby robić to w miejscu, gdzie to jest bezpieczne. Życzę wam przyjemnego fruwania. Trzymajcie się. Hej!